zmienić, tylko żeby odcinek się ten nowy nagrywał, a nie cały czas. Jasmina, siema. Jasmino, chciałbym pomóc twojej mamie. Porozmawiasz ze mną? Grozi jej niebezpieczeństwo. Muszę z nią pomówić. Już jej nie ma. Została ugryziona. Harun mówi, że jak cię ugryzą, nie możesz zostać. Zaprowadzę ją do miejsca, gdzie mamy leki. Oni jej nie wygonią. Powiedz mi teraz, co się przydarzyło tobie i twojemu bratu. Nie. Ja i Jamil wyszliśmy pod ogrodzeniem szukać mamy. Trochę nam to zajęło, ale znaleźliśmy ją w domach za tunelem. Tylko tam był taki, co gryzie. Ugryzł mnie, a moja mama dała mu wtedy w łeb. Ugryzł cię? Tylko trochę. Wyrywałam się. Co zrobiła twoja mama? Zostawiła nas w domu i poszła szukać lekarstwa. Kiedy wróciła, powiedziała Jamilowi, żeby zaczekał, a mnie zabrała do takiego jednego człowieka. On dał ci lekarstwo? Tak. On powiedział, że obie będziemy potrzebować więcej, ale możemy zostać u niego w piwnicy, jako jego zabawki. O nie, nie wiem, co to znaczy, ale mama się przestraszyła, uderzyła go i kazała mi uciekać. To uciekłam. Nic się nie stało, Jasmino. Znajdę ją. Zabijemy gdzie mieszka człowieka? Ten mężczyzna? On nie jest pedofilem. Dobrze. To dom, gdzie są młoty... I topory. A gdzie jest twój brat? Jamil ukrył się w domu z czerwonymi kwiatami. Jesteś bardzo dzielna. Zostaniesz tu jeszcze przez chwilę? Pod żadnym pozorem nie pokazuj się Harunowi na oczy, dobrze? Naprawdę znajdzie pan moją mamę i brata? Z całą znajdę pewnością. Znajdę i zabiję, jeżeli dziękuję, będzie trzeba. Dziękuję, proszę pana. Tamtego zioma też zabiję. Zabijemy go. Bo jest bardzo złym człowiekiem. Tu musimy z czerwonymi kwiatami znaleźć domek. Okej. Pójść do tej lawendy, ale w sumie nic mi się nie śpieszy. Pójdźmy tutaj. Bierzmy te wonne zioła. Tutaj mamy zdobyć 6 lawend, to jest okej. Zapomnij o zrzutach i porozmawiaj. Okej. A jest Dying Light dwójka? Jak jest, to być może, ale tam. Ale no musiałbym najpierw to skończyć wszystko z followingiem i tak dalej. Nie, ja nie przyjmę zaproszenia na Facebooku, sorry. Ale jak chcesz, to jak najbardziej możesz na tego Discorda wejść. Mam go zrobionego po to, żeby właśnie ktoś by chciał, to tam, to można. Zobaczmy, jest w miarę bezpiecznie. Te kasy. Idź się do więzienia. Ja nie chcę iść do więzienia. Mam jakieś algi? Chyba nie. Nie mam. Może pójdę po te algi. Jak wejdziesz na moją główną stronę kanału... Fortnite nie gram. Nobi, jak wejdziesz na główną stronę kanału, to tam powinien być znaczek któryś w linkach z Discorda. To jest link do serwera do łączenia. Dalej. Nie wiem, czy się uleczyć, czy nie. I regeneracja tutaj to nie jest tak, że cały czas mi się regeneruje, tylko do któregoś poziomu. Tych alg. O, tam coś jest, okej. Okay. A, widzę jedne. Dwie. Trzecie. Jeszcze jest trochę. Czwarte. Piąte. Okej, okay, czyli 4 algi na jedno ulepszenie. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Powietrza mi zaczynało brakować. Okej, okay, co robię? Odporność? Tak. Pewnie przed grypem, widzenie w ciemności, fosforyzujące grzybki. Szybkość to porost. Trzymałość to alkohol. Aha, okej.
Dobra, idźmy tam, gdzie sobie zaznaczyłem, że jest zadanie. A potem pójdziemy po tą lawendę. Okej, świetnie. Też niedługo będę miał 9 poziom w walczeniu. Nie wiem, co sobie zrobię. Potężny atak nie. Milczący kop, o. Tak, wezmę kończący kop. A potem będzie sens, żebym na przykład ulepszył sobie te ogłuszanie całe. Chrapie czy on jest tam? Nie, mam kota Kleopasa. Nazywam się Neil Fallon. Kotem, ale... Jestem dziennikarzem International Affairs Magazine. Słyszałem o tobie. Naprawdę? Jak u diabła tu trafiłeś? Na początku kwarantanny nie było to takie trudne, a kiedy usterów posadzili Sulejmana, wiadomo już było, jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać? Właściwie to zdecydowałem się wydostać, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić, ale nie tutaj. Nie wydostanę cię z Haranu, chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne. Kleofas. Ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. No, fajne. Przeprowadziłem setki rozmów z ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman naprawdę powinien za to odpowiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i... Słuchaj, naprawdę potrzebuję pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy, wszystko! Siedziałem jak trusia w kawiarence internetowej, kiedy nagle zjawiła się horda zarażonych. Udało mi się ujść bez szwanku, ale torba została w kawiarence. I wszystko jest w tej torbie? Większość. Ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj, wiem, że proszę o wiele. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów, nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. Okej. A, to są żołnierze. Ty ma. Jak mija dzień, koleżko? Dobrze, koleżko. A ty? O, jest kupiec. Może uda mi się kupić tego. Ludzie Raisa. Zawsze są. Może uda mi się kupić trochę części metalowe. Chcesz ubić interes? Tak, chcę ubić interes. Taśma klejąca, nie. Próbacz uniwersalny. Bez? Cztery psy. Beethoven. Nie, Beethoven to jest normalna nazwa. Dla Bernardyna. Kiedyś był film właśnie o... O Beethovenie, który był bardzo fajnym psem. Samochodów mogą uratować ci życie. Okej. Wejdźmy w tą stronę. To po prostu dla Pekinczyka może się wydawać dziwna. Wydaje się tu w miarę bezpiecznie. A, jest lawenda, okej. Okay. Uno! Gdzie tam Rambo? Rambo jest najlepszy na świecie. Dzięki wielkie, Justyna. Cieszę się, że się podoba. Lawenda jest. Cień. O, tu coś będzie. Okej, mam dwie lawendy. Właśnie dla psów fajne są takie imiona, które nie są jakieś ludzkie. A w każdym razie nie kojarzą one się z naszymi imionami, bo... Fajna miejscówka. Troszkę się naćpał pewnie, albo to jest antyzynę. O, posążek, miło.
Czyli na przykład, sorry, jak są angielskie imiona, albo jak są imiona na przykład bożków różnych, a co tam? Tutaj tej lawendy nie widzę. A tu jest jedna, okej, mam już trzy. A tu coś jest, okej. Kolejna. Zastanawiam się, co można zrobić z lawendy. Właściwie, co tu jest napisane w zadaniu? Doświadczenie i kasa. Czemu Beethoven? Oni jak wołają Beethovena? Chyba, że grasz na fortepianie. Tak. O. Porozumiejące grzybki, jak miło. Zrzut jest tutaj. Nie, nie dam rady tam dobiec. Jest jeszcze jedna lawenda. Okej, świetnie. Bardzo dobrze. Szkoda tylko, że to jest daleko. Ale to nie jest tragedia. Teraz możemy pójść tutaj. Do tych porostów. A potem oczyścić obszar. A, no. Możliwe, że tak jest. Okej, zobaczmy. Skoczymy. Bardzo dobrze. Na razie nie musimy sobie siekierki naprawiać. Podoba mi się, że to jest tak samo jak w tym. Ja bym chciał umieć grać na fortepianie. To tylko podziwiać kogoś, kto jest w stanie ogarnąć te wszystkie klawisze. No ale fortepian jest drogi, a keyboard to też nie jest to samo. I ważnego. I też. Najemy się grzybków. Co ja mówiłem? A, podoba mi się to, że broń zmienia swój wygląd, że jak jest bardziej zniszczona, to też. O nie. O nie. To jest, wygląda na bardziej zniszczoną. To wygląda na jakąś super tajną kryjówkę czyjąś. Czemu smacznego? Ktoś je? Za miejsce. O, tu coś jest. O! Moim przeznaczeniem jest zostać żywą legendą i zbierać łupę. Super! A tak. Nie pomyślałem o tym. Czy to jest jakiś... O nie! To jest ten. Klątwa czarnej perły. Okej. Okay. Ich oszukam. To nie sobie myślę, że mi będą tam. Kurczę, źle. Mateusz. Okay. O kurde, ich tu jest aż tak dużo? Okej. Przynajmniej będę zdobywał dużo tych. Dużo punktów doświadczenia za headshoty. Czy nie? Nie, nie dostaję nic za headshota, okej, okay, szkoda.
Tak jestem zdziwiony strasznie, bo wszyscy mówią na mnie Marcin. Bo to się po prostu za bardzo kojarzy chyba im z Marcinem. Kurde no. Tak, ja wiem, że ukradli zrzut, ale to mi nie przeszkadza. Okej, muszę zmienić sobie broń na... O nie! Ja sprzedałem karabin... A nie, już się przestraszyłem. Okej. Dużo ziomów tutaj... Okej. Okej, czyli nie dość. O! Aktualizacja 1.02. Weźmy się za wyszukiwanie zadań, okej. Spoko. Pyka. O nie, gdzie oni się dostali? Mam nadzieję, że ze środka mi nie wyjdzie ząb. O! Tu jakoś? O nie. Okej. Okej. Super. Takiewka i nasz komandosa. No trudno. Ale... są rzeczy, które mogę sobie po prostu podnosić. Z tych zabitych zombiaków. Więc zawsze coś. Jakaś kasa. Jakiś tam na przykład... alkohol. Papierosy. Części metalowe jak miło. Zawsze trochę więcej ciekawostek. Okej, już nic nie ma? Po czarnej perły. Ciekawe, czego dotyczyła ta. Nie oglądałem gali MMA, bo się nie interesuję walkami. A co tam ten? Coś ciekawego było? Okej. Okej, Mount Everest. A, że 8 km miałbym tam się wspiąć. Ciekawe też. To jest 11, a jest początek dnia. Nie oglądałem, ale to, że youtuberzy walczyli MMA, czy to po prostu tak nazwali, żeby ludzi zmylić? To są wtedy wszyscy, czy jak? Bo ja kojarzę, że walczył ten Xi z jakimś tym. Nie, ja słabo kojarzę ludzi z YouTube'a polskiego, bo... też, jedyne co, ja oglądam to tam kilka kanałów, czy jest Arumba, czy to jest Awak. To nie polscy. Zastanawiam się, czy mogę siekierkę ulepszyć? Plany. Dostępne. Broń. Nie. Nie, łazika. O, łazik! Plany twórców gry, przedmioty pomocnicze. Wszystkie. Chyba nie. Czetaraisa, cesarzowa. To jest jakieś słabe ulepszenie. Deska, rurka, młot. Łom. Palacz standardowy, klucz Bena Franklina. No Arumba nagrywa tak naprawdę głównie Europa Universalis albo Crusader Kings. To są takie gry typu Grand Strategy. Elektrownia. I baseballowe. No w sumie mógłbym. Brudny miecz, ostry elektryk.
W sumie zróbmy sobie. A nie, jedna część metalowa. Nie chcę korzystać z metalowych części. O, widzę grzybka. Się nie wespnę. Awak nagrywa różne gry. Zresztą weź na moim kanale, da radę zobaczyć te. Okej, okay, to do zobaczenia. Co się stało? Co się stało? Przed chwilą stąd wyjechała. Przed chwilą stąd wyjechała ciężarówka. Okej, okay. To było dziwne. Nie będzie to młotek rzeźbiarski, ale... Niech będzie. Będzie kij baseballowy i szermierz. Zróbmy.